Jest. Cześć Monika. Monika, ty chciałaś się na kiego mówić? Cześć, wiesz co, ja to w postaci chyba Roberta się umówię na razie. Aha, a bo ty chciałaś złoto, nie? Tak, tak, tak. I jestem wściekła, bo wiesz, widziałam ten spadek, który się zaczynał, ale akurat zaczynało mi się spotkanie i nie weszłam, kurna, w piątek. Ale bo jest taka sytuacja, że Gosia chce to samo, co ty. O, no to możemy jakoś razem kiedyś. No właśnie, o to mi chodziło, czy po co dwa razy to samo mam mówić. Pewnie. No dobra, no to wiesz, ty chciałeś, no kiedy? Ty chciałeś? Czy nie, to Robert chciał. Ja nie wiem, czy jeszcze jest inny Robert, ja to nic nie chciałem. Ja się generalnie dostosuję, bo dzisiaj jestem tak nazumiony, że ja nie wiem, czy jest sens, żeby w ogóle... No dzisiaj nie, no to... Ja mam dzisiaj rok 21. Albo zrobię tak, że napiszę wam godziny i nie każdy mi napisze, jaki dzień sobie wybiorę i jaką godzinę. Okay. Znaczy... Ja chętnie jestem zainteresowany tym, co dziewczyny tutaj właśnie też gadają, czyli Złotko. No i tam się dostosują, nie? Jak do dziewczyn. Także to już będzie trzy osoby, nie? Aha. Dobra. No tu mamy też otwarte pozycje jeszcze. USDCHF. Ktoś ma otwarte? Ja to nic nie mam otwartego. Ja dopiero będę otwierał w ogóle oczy w poniedziałek. Tu już jest prawie czysta kluczu, nie? Kart do Jena? A nie, mam otwarte, patrz. Kart do Jena, rozstawiamy. Jestem ciekaw, jak się w nocy otworzy. No, ale powiem wam, że kart do Jena to ładnie poszło. O, pierwszy jest. Kart mamy, karta do Franka. O, też ładnie. No. Trzeba przyznać. Ja nie wiem, czy wszystkie macie otwarte, nie? Ja nie mam nic otwartego, tylko po tak gapię się. Wymieniasz. Coś Monika cię słabo słuchać. Na razie mam otwarte te, które wymieniasz, te trzy. Aha, bo trzy zostały, no nie pamiętam. A z tym oni ze mną to on tak, że musiałem. Musiałem mieć tą ropę wcześniej i mi rozpuściła coś. Dobra, to sobie przelecimy wszystkie i zobaczymy na ten tydzień, czy coś jest. Zobaczmy Euro USD. To jest mamy zamknięte chyba, nie? Zobaczcie tą sytuację. Teraz to jest nagrywane. Jeszcze. Ja patrzę, co robią ludzie, nie? Co widzą, o, nie co robią, tylko co widzą. Co widzą to jedno, a co robią to druga sprawa, nie? No. Oni mają wskaźniki, patrzą na te wskaźniki wszystkie, nie? I teraz tu mamy dywergencję pokazaną, pierwszą. Mamy, patrzymy na pieniądze. Jak byk tu widać, że jest spadek, nie? Trend spadkowy. No chuj. No ale no. Zobacz, czy teraz nie doszło do jakiegoś oporu tam po lewej stronie? Zobacz, czy już nie jesteśmy na jakimś poziomie. Co coś tu jest, nie? No, to też kwestia interwału, nie? Jak się patrzy? Tak. No ale jak patrzymy na same MACD, to też mamy, też nam pokażę to, że mamy więcej czerwonego, czy jest ten spadkowy, nie? No tak, to widać ewidentnie. Teraz bym dołączył, tu następny, tu mam potwierdzenie, że oni widzą inwencję na wzrostu. Wszyscy tu, jakbym wam włączył MACD, ten stochastic, to pewnie też by było, nie? Momentu.
W ogóle dobrze mnie słuchacie? Czy rozumiecie co mówię? Tak, dobrze. Zobaczcie, stochastik. To pokazuje. A na stocha, ale tak kurczę generalnie jakoś więcej spadków niż wzrostów, czy ja dobrze widzę, czy mi się zdaje? Tak, ale ja patrzę właśnie, co robią ludzie i to samo widzą, to samo widzą instytucje, banki. Bo ludzie, wiesz, po stochastik pokazuje na dole, teraz do góry. A my dobra, my mamy to. Wiemy, że wszyscy patrzą na te wzrosty. My na 4 godzinach mamy tutaj tą dywergencję pierwszą. Nie robimy nic innego, jak przechodzimy na godzinę. Co byś tu zrobiła, Monika? Co ja bym tu zrobiła? Ja bym tu wlazła na baj, ale zgodnie z tym, co mówisz, powinniśmy iść dalej na sel. Dokładnie, to ja sobie czekał, jak będzie ta reakcja. Po prostu nas by znowu mi... Na czerwono jak zejdzie. Na czerwono, nie? No i puszczam sobie. No to oni się wyszaleją, tu już wszyscy myślą, że będzie baj, załadowani. I to byłabym ja. I zobaczcie, mamy już histogram mamy już pokazane. Pierwszy mamy na cela, nie? Czerwone. Poniżej zera. No to dla mnie to jest wejście, nie? Co mogę zrobić? To 150 moje. Tam myszka jest delikatna. Teraz sobie wrócę z powrotem na ogniowy. Ty mówisz, że tu jest, tu dojdzie, co, że jest ten wsparcie, tak? Mhm. Albo niżej, patrz, jeszcze tak jest miejsce. No, albo niżej jeszcze. Ja bym sobie tutaj zrobił. No. No. No to się potwierdza, tu i tu, w zasadzie na równym poziomie mniej więcej. Jeszcze 40. Zobaczmy, co się stanie. Już w każdą pozycję wchodzę maksymalnie 3 razy. No i tu maksymalnie było, doszło nawet tam niżej, około 400. No i teraz jak robiłem przygotowania do tygodnia, no to wszystkie pary sprawdzamy i szukamy tej dywergencji, tej pierwszej, długiej. Tomek, to nie jest tak, że no. Kwestia wiadomości, nie? Im bardziej Stany stoją za Ukrainą, tym bardziej ma się to chujowo, przepraszam za wyrażenie, ale do euro, w sensie, że euro leci na łeb, im bardziej dolar idzie do góry. Patrzymy na ten dniowy 4 godziny, to nie ma takich ruchów. A tak ogólnie, nie? Bo taki trend jakiś może być, nie? Mhm. Może mi się tak źle wydaje, nie? Ale tak patrząc na to, co się na świecie dzieje. Tutaj było ciekawe. No to.
No kurwa, panie, to zjeżdżalnia i to dobra. Mam pokazane, że na baja, nie? I tam poszedł ten pullback, trzeba wyczekać na godzinę ten pullback i powrót z powrotem. I mniej więcej gdzieś tu było wejście. I to jest 1500 pixel. Jaki ruch. Czyli możemy 10 koblosów pod rząd i dopiero to zrobimy. I to właśnie było od wojny, tak? Luty. O, jakoś trafił, zaczęło się z parki. Audę to... Audę używają do transakcji na giełdach towarowych. Czyli to była wojna, to było jasne, że będzie się umacniać. Dobra, lecimy dalej. No i teraz zmienimy tam regulamin, że będą zawsze TP1, TP2. Bo tam mieliśmy 15 break-even, czy tutaj byśmy mieli nie 10 pipsów, bo po 60 pipsach zabezpieczone, tylko zobaczcie, tu było 120, byśmy mieli to 60, to TP1 zaliczone. Drugie by się wróciło na break-even, ale mamy to 10, to czyli mamy w takiej pozycji 70 skutków. Tutaj nie wiem, czy się trend nie zmienia. To trend się nie zmienia? Mhm. Bo mamy taką sytuację, że tu mamy już wyższe. No, może, może. Następny wyższy i przebił tutaj ten wyższy. A to właśnie poczekam, jak się otworzy, nie? Bo z nowego mieliśmy ten trend spadkowy i ja byłem święcie przekonany, że to dojdzie tutaj, nie? No, ale nie. Nie idzie. Czyli może jutro albo we wtorek będzie sygnał na euro frank na baję. Do góry? No, poniedziałek zapewne przyniesie wiele ciekawych informacji. Tak, jestem ciekawy, co się otwiera. Tutaj nie mamy. Pamiętajmy, szukamy dywergencji. Tak. Zobaczcie, taka sytuacja. Tu nam pokazywało, mamy dniowe. Widać, że to idzie do góry cały czas. Tak. Wskaźniki pokazywają nam, że sell, nie? Że jest taka dywergencja, że to musi być sell, nie? Był ten pullback. Tu mamy tą dywergencję. Ona pokazywała. Do góry. Nie, na dół. Czekaj, bo jednym okiem patrzyłem. Patrz. Na dół? A, dobra. Czy się nie zapaliło? O, teraz się zapaliło, nie? Aha, dobra, tu tak. Czerwony sel, zielony. Wiadomo. No. No i mamy tu zapalone. Ja tutaj sobie zrobiłem opór, przyszedłem na godzinę i czekam na jakiś ten pullback. Zatrzyła jest tam, myślę, nie mogę. I czekam na jakiś impuls. No faktycznie coś się musi zdarzyć, żeby coś się zadziało, żeby to się zmieniło. Dokładnie. Jestem delikatny. Żeby jakiś kierunek się wyklarował, nie? No jest przybicie już tutaj. Jakbym wszedł na niższe interwały, no to by było widać, że tu impuls, flaga.
No i tutaj wjazd. I lecimy do góry. A jak ona odjedzie tu? I taki ruch to jest. Tu jest 13 tygodni. A tu idzie i idzie. No to mamy. Tutaj na razie nic nie ma ciekawego. Idziemy dalej. Eurocard. Tutaj nic nie widzę. Jeszcze pociągnął do góry. Co to było przecież? To jest dekad. Czas na spadek. Trend boczny. Mieliśmy wzrostowy. Przeważnie później jest ten boczny i zmiana, czyli prawdopodobnie na spadek. Widzicie tutaj, nie? Rosło. I nagle się zatrzymało i nie robię wyższych dni wierzchołku. To taka konsola się zrobiła, nie? No dokładnie. A teraz w dodatku jeszcze przebili ten poziom. Nie mogą go przebić z powrotem. No. To można. Rozciągnięty w chuj. Jest na godzinkę i... No, nie wiem, tutaj pokazują, że baja. Ale sobie wolę tu poczekać, jak idziemy na dół i tu wejść. No, myślę też sam, że na dół tu powinno iść. Bo to widać, że nie ma siły iść do góry. No bo nie ma po co, kurwa, gdzie. Chyba, że nie wiem, co by się musiało zadziać, żeby on do góry poszedł. Spokojnie, doczekamy. Funt do dolara. O, to mieliśmy. No funt to tak nie wiem, no ale moim zdaniem to powinien coś, kurde, podskoczyć, nie? Coś do góry powinno pójść. No teraz na takim poziomie, że może korektę zrobić, no. Może tylko jeszcze pierdolnąć, ale generalnie... Jak będzie jakiś dobry impuls, no to może zmiana trendu. No bo to już czas i pora, tak patrząc na to, co pokazujesz. Tutaj co to? Fundujemy. Ja tu próbowałem na baja. On tu wszystko pokazują na sele, a ja tutaj też na baja. Pierwsze zło to my będziemy sobie ustawiać tam, ustawiać te parametry. Nie? To dużo nie macie. Kurde, nie mogę. Obserwacje.
No czasami tak bywa w takich sytuacjach, nie? Że dotknie ci tego stoblosa, nie? Mhm. I idzie na ten. No tak, to standardowa akcja, wyjebanie stoplosa, nie? 500 typów poszło na dół, nie? No. Niestety zdarzają się też sytuacje, ale ja to mogę jeszcze przycisnąć coś. No zobaczcie, że tu jest czerwonego. Tu wszędzie pokazują mi wzrosty. A ja myślę, że tu dojdzie D1 na D1, taki poziom fajny. Powinno iść do góry, nie? Na dół. Jeszcze na dół. Jeszcze na dół? Bo przebiło tu te poziomy. To jest przebite tu. I tu jest następne. Zobaczmy. No tak, to może być, no. Tutaj pierwsze do zgarnięcia jest tutaj. Ale to też tak. Czekaj. Zależy od interwału, jaki się patrzy, różnie to wygląda. Ja tu liczę na po prostu, bo zobaczę, to spadało i się zatrzymało. No właśnie chciałem powiedzieć, że to moim zdaniem taka konsola znowu się zrobiła też. A zobacz, tu jest do tego poziomu tylko, nie tutaj przetestuję, ale tu po tych spadkach, zobacz, nie, tu jest spadki. I w ogóle nie było testów tych poziomów, nie? Tak. A niech tu przetestuje ten poziom, to masz 1300 pixeli. Choćby tyle. Dobra, dobrze, bardzo. Ale to tak wygląda jak kurwa głodna glizda, nie? Leży i kurwa się kręci. Następnie. No tutaj to już inna akcja. A też tutaj pokazywali, to... zobacz, tutaj ci pokazywali, że idziemy na baja, nie? Ty miałeś ten. Nie, tutaj to widać ewidentnie, że to na rej leci. A tu było wszystko czerwone, no to gdzie baj, nie? No bo ten jest skończony audio USB. Audioduje na też było ciekawe, bo tutaj też tak się zatrzymało. Tak pomału, pomału sobie idzie do przodu. Nie? Tutaj był ten spadek. Mamy pełno czerwonego. Tutaj jest zmiana tego miejsca. Robi wyższe, wyższe. I automatycznie mamy więcej zielonego. Nie? Audio powinno być w czasie wojny mocne. Nie? Okej, tu będę łapał. Pewno wtorek. Okej, mamy to. Audio cut. Szczerze, to jest jakaś konsola. Nic nie widzę. Audio CHF. No to jeszcze na dół może lecieć. O! Jest gdzie? Tutaj straciło impet 4 razy, nie może.
przybiję do... Będzie to ja nie gram NZG. To są takie sprawy. Tutaj mamy Brygidę, tutaj ten kolega Sławek wymyślił taki. No to nawet potencjał jest, no i to 1000, no, 1000 klików. I ruszyło nam do góry. I właśnie było to zabezpieczenie, bo tam przekroczyło 60 pixów. Dokładnie, podeszło pod stówę. Wybiło nam break-even i poszło na 230. To odpuszczę, ja nie gram. I mam, została nam kartojena. Nie kartojena, tylko frank. Ja to będę wchodził jeszcze, bo ewidentnie jest trend wzrostowy. Jak będą dobre warunki, to będzie wejście jutro. No poniedziałek może wiele zmienić, nie? Dokładnie, dokładnie. Teraz zobaczmy. Złoto. Fajna jest ten 7,9. Złoto to już w ogóle szalony temat, kurwa. Tu Monika, tu widziałaś ten, tą górę czy tą górę? Tą drugą. Aha. A pamiętacie tą? Bo potencjał jeszcze, nie? No, złoto w tej całej sytuacji to cały czas myślę, że to ten temat wzrostowy, nie? Ja tutaj myślę, nie, ja myślę, że będzie teraz spadek po przybiciu tutaj tych. Ja mówię o ogólnym trendzie, taki wiesz, tam, to, że tam na mniejszym interwale może być spadek, to inna sprawa, ale... Co mnie ciekawi, no tutaj nie, po tym wzrostach nie było testów tego poziomu. Ja wiem, czy ze złotem to jest w ogóle, jeśli nad czym zastanawiać, jeżeli chodzi o testy. Nie wiem, oczywiście ja się mało znam, więc tak sobie myślę tylko. Czasem, tak jest czasem. W jakimś czasie zawsze dochodzi. Ale my tu gramy, nie gramy z 4 godzin, nie? Gramy z 15 minut. Wejście z 5 minut, bo chodzi o 100 głosa, nie? Okej, okay, jasne. O, ropa idzie w górę. Pięknie poszło. Zobaczymy Bitcoina. Złoto, ropa i krypto to chyba najbardziej gorące tematy. No, mówiłem, że przebiło to. Drugie mnady. Tak za ostrych szortuje. Po tym knocie myślałem, że po tym knocie, że pójdę do góry, nie? Przetestować tu, ale tak duża panika na rynku. To jest tak, no. Warto kupować, nie? Teraz tak, zoomy, jutro 18. No i później normalnie, 10:18, 10:18, nie zmieniamy na razie. Czyli jutro 10 i później 18. Nie, nie, w poniedziałki mamy o 18. Okej. Okay. No to rano wiesz, zanim rynki się otworzą. No tak, to już wiadomo, poniedziałek rano to też może być dużo. A w piątek mamy o 10, a nie ma o 18, bo no, rynki już jest wyciszanie, nie? Jasne, tak. Zrozumiałe. To jest Gosia.
Gosia, ten, no Monika się zgodziła, że może być z tobą jeszcze raz. O, super. Ze złota. Tylko podajcie mi szary. No ja napiszę w ogóle taki plan, w których godzinach rezumy, a wy mnie napiszcie na przykład, nie wiem, no, środa 20-19. To ja się zapiszę. Dobra. Ja tam się dostosuję tak w zasadzie, to nie ma problemu. Elastyczny jestem. Dobra, no to... Aha, jeszcze bym chciał zrobić jutro Zooma. Odnośnie tych ustawień, żeby każdy miał te same, nie? Ustawień, ale na czym? Na platformie, tak? Tak, tak. Nie wiem właśnie, czy wszyscy korzystają, czy mają... Teraz pytanie, czy wszyscy mają na przykład taką samą platformę, tego samego brokera? Nie no, broker to nie jest... Broker nie jest taki ważny, bo tu mam OANDE stosuję i ma podobne Dice Market, nie? Wiesz, świetnie. Ja kiedyś tam miałem konto Vice Market, ale nie wiem, czy teraz jeszcze ono jest dalej aktualne, cholesteczka wie. Ale pytanie, bo ja na przykład mam aplikację, mam konto też w Naga, AvaTrade. Naga tam jest cholerne spreadsu. No właśnie, tak też mi się zdaje. Jak my tam, mamy to konto Ravi i rano, wieczorem sobie skalpujemy po 3 fiksy na EURUSD. Mhm. To z Naga się nie nada, nie? No, my mamy zero spreadu, nie? No okej. Okay. A broker pod tytułem Axie? Axie Trade? Nie ma, nie. Nie wiem, jakie to sprawdzić. Mamy sprawdzone IC Market, to konto RAW, nie? No okej, okay, jasne, spoko. To spróbuję to sobie dzisiaj ogarnąć. Zobaczyć, czy to jeszcze jest aktualne, te moje stare konto, że tam kiedyś założyłem, czy nieaktualne, czy ewentualnie założę nowe. Tak, że oni jak 2 lata się nie logowali, to ci likwidowali, jak mi się zdaje. Właśnie nie wiem, wiesz co, nie wiem jak to tam jest. No zobaczę dzisiaj, nie? Później trochę, jak przeciwieje. No. Dobra, spokojnie. A jak dzisiaj, to jutro, no i tyle. Jakieś pytania? Nie no, w zasadzie nic, czyli jutro 18. No, jutro 18, ja dzisiaj wam dam rozpiskę, jak będę w domu. Pojadę tam po rzeczy, to ten plan rzucę, nie? Dobra, spoko. Bo tutaj żebym się zalogował, a nie znam faktu. A tam z automatu zapisane. Monia, jakieś pytania? Nie, nie, nie. Dobra, to nie przeszkadza wam. Dobry. Nie, do zobaczenia. Reszki dzień niedzieli, nie? No spoko, chłopaku, ogarnę tam się, bo tam też masz, zdaje się, zawieruchanie. Nie, już mam spokój z tym. Jeszcze poniedziałek mam tam zakończyć. No dobra. No dobra. Udanego wieczoru, południa, nie? Trzymajcie się, hej. Dzięki, na razie. Hej.